Uhuhu Ej nie no, powiem wam Że ta baza robi ogromne wrażenie na mnie, naprawdę Siemano z tej strony Pangury, witam was na odcinku w którym będę oceniać oczywiście bazy innych, pod ostatnim odcinkiem zostawiliście 3700 łapek, za co jestem wam bardzo wdzięczny i w tym odcinku każdy 100 łapek to będzie 10 minut kopania i zobaczymy ile uda się wykopać z diamentów, dziękuję wam bardzo jeszcze raz za tamtą aktywność, w tym odcinku również zachęcam do zostawienia łapki oraz subskrypcji, no i co, w pierwszej kolejności oczywiście załóżmy sobie Elytrę, przelećmy się po całej bazie, 26 fajerwerek na cały odcinek, troszkę mało ale dobra, zobaczymy, może akurat Starczy. Tak wygląda moja baza. Jeżeli ktoś nie widział na streamku, co tutaj się zmieniło, to w sumie w domku nic się nie zmieniło, ale zmieniło się obok domku. Tutaj mamy, już wam pokazuję tutaj na samym początku e, są villagerowie, w których możemy się oczywiście wymieniać, o kurczę, spadłem niestety. E, są tutaj jakieś bardzo fajne książki w dobrych cenach. E, jest to oczywiście zrobione takim sposobem, że E, już wam pokazuję, sekunda. Jest to oczywiście zrobione takim sposobem, że tutaj e, ci villagerowie rozmnażają się, potem wpuszczam ich do tego pokoju. Tutaj wpuszczam również zombiaka, który ich zagryza i robimy coś takiego, że ich odnawiamy, i oni wtedy mają bardzo dobre ceny, przechodzą sobie tunelem do tamtego pomieszczenia, spadają i dostają pracę. Także na tym to polega. No i co? I w pierwszej kolejności pójdziemy sobie. Aha, jeszcze zapomniałem powiedzieć, co mamy do oceniania. E, no, w tym odcinku około 400 diamentów dokładnie. Chyba 3,5. E, wczoraj na streamku sobie nakopaliśmy. Dzisiaj bez beacona. No niestety nie udało mi się zdobyć. W sensie mam czaszki, ale jakoś nie zrobiłem tego. Nie wiem czemu. No i co? W pierwszej kolejności polecimy sobie do Nolifa, bo on jest w sumie najbliżej stąd i jakoś tak jest pierwszy na liście. A następny będzie Mercek Estu, kulek Oldu, e, Sandra i Grupsztyl. Takiej kolejności mam tutaj zapisane. No i co? Widzimy się u Nolifa okej, okay, dobra, już jesteśmy w bazie Nolifa, także ja już się szybko teleportuję i zaczniemy za sekundę ocenianie. Oczywiście tam na samym początku były te gardiany, on sobie zrobił farmę. O kurczę, ale tutaj się zmieniło. Widzę, że tutaj całkiem nieźle. Widzę, że ma Heista, jedynkę czy dwójkę? Eee, byk. Heist dwójka, okej, okay, czyli ma. Full beacon jeszcze ze złotem? Tak, bo ze złota eee, wiem, że oni tam niezłym sposobem to robią, bo chyba kulek jest tu, no, mają farmę złota, właśnie takich jak w neterze, i on po prostu sobie odciąga prowizję, tak jak mówił na swoim odcinku. Dobra, widzimy tutaj oczywiście dużo, dużo, dużo tego, dużo tej farmy trzciny. Myślałem, że tutaj będzie jeszcze bambusa, ale bambusa, z tego co widzę, to nie widzę. <grych> Brakuje jeszcze z tej strony, z tego co wiem, co chciał. Z każdej strony zrobić, na ścianie Właśnie taką farmę, no i co I tak farma się prezentuje, fajny tutaj Sposób na zdobycie expa Zobaczymy, może ma fajerwerki, bym mu kurcze Podkradł troszkę Ma jakieś fajerwerki? Ma trzy Kurczę, bo mi do odcinka zabraknie, ja bym sobie z wielką Chęcią wziął, ale nie Dobra, nie będziemy zabierać nawet jakby miał No, ja jakbym tutaj miał ocenić Bazę ee, Ocenię ją raczej wysoko Dobra, także oceniając całą bazę jest tutaj naprawdę bardzo dużo pracy włożone, bo oczywiście to trzeba oczywiście okrążyć szkłem, wydobyć stąd całą wodę, wysuszyć gąbkami i naprawdę jest tu multum pracy do tego rozłożył Dirta całkiem ładnie tutaj naprawdę myślę, że taka oto Baza zasługuje na... myślę, że półstaka diamentów na pewno. Dobra, damy te 35. Oceniam tutaj bardzo wysoko, jakbym miał to ocenić skali od 1 do 10, to oceniłbym to tak myślę. No, 8 na 10, 8 na 10, myślę, że to jest. Całkiem dobra sprawa. Pyk 35. No i tutaj przechodzimy do kolejnej bazy. Dobra, także my już sobie wchodzimy do bazy Merceka i oczywiście Esta. Ja jeszcze tam ani razu nie byłem, także będzie moje, że tak powiem, pierwsze wrażenie. W ogóle zapomniałem o refilach, które powinienem dawać, ale z tego co wiem, chłopaki mają farmę złota. Okej, okay, tak się prezentuje ich baza. Nie wiem za bardzo, gdzie jest to szkło. Eee, słynne, ta dziura ogromna. O, chyba tam będzie. Chyba tam będzie. Szkoda, że się firewerki skończyły. Wiem, że oni mają farmę. Gunpowdera, także sobie może Weźmiemy, kupimy tam Dobra, cyk, już się oczywiście zbliżam No nie Szukałem fajerwerek, żeby Daj, proszę Nie no, fajerwerki Jest gunpowder Sandra ma sklepik, nic Tam nie ma Muszę nagrać No jest, to daj mi o, o, dostałem ile? Doraz tak, bardzo dziękuję. Dobra, tak żeby już jesteśmy u merceka, eee, zaczniemy sobie ocenianie... O kurczę, jaką oni mają tutaj ogromną farmę bambusa. Eee, oczywiście, Kaj z dwójka z tego co widzę. Ej, ale oni tutaj ładnie mają, ja tutaj nigdy nie byłem. Farma czciny, fajna, która jest automatyczna w 100%. Wszystko sama zbiera. Wagoniki oczywiście jeżdżą na samym dole. Ej, nie no, bardzo ładna. Tutaj szkło, żeby moby się nie respiły. Z tego co wiem. Farma gunpowdera. Ej, nie no, baza bardzo mi się podoba. Jest tutaj bardzo dużo pracy włożone również. I <laughs> ta słynna oczywiście e... koparka, która troszkę, że tak powiem, nie zadziałała jak miała. Chociaż gdyby nie obliczenia Esta, to by wszystko dobrze poszło. Tutaj, tak jak mówiłem, to farma creeperów. Spoko, ej. Baza bardzo mi się podoba. Obok mamy jeszcze oczywiście wioskę. Nie wiem co to jest. To jest chyba po prostu takie zwykłe coś z Stone'a albo... Nie, może jakaś maszynka, nie mam pojęcia. Według mnie baza, baza, baza. No ja bym tak ocenił na 9, na 10 naprawdę dużo roboty tutaj chłopaki włożyli. Co prawda w dwie osoby, ale i tak wiem, że dużo tutaj pracy zostało włożone i oczywiście sobie ocenimy. Kurczę, może po prostu damy S-tu do ręki. S-tu, S-tu, trzymaj. <gry> Dam ci za to 9 na 10, 46 diamentów, proszę bardzo, ocena. 9 na 10 myślę. 46 diamentów i zobaczymy jeszcze szybko reakcję. A jeszcze co takiego? Oceniam bazę za bardzo nie wiem, co się dzieje, o kurczaczki. O, dzięki. No, także 46 diamentów chyba tam dostali chłopaki. No i co i widzimy się u kolejnej osoby, a następna osoba to będzie Kulek i Olu. Także widzimy się w tym przeogromnym zamku. Eee... chyba to nie jest jednak ten portal. Dobra, oczywiście wychodząc z tym portalem, ee, jednak to nie jest portal tam, gdzie myślałem, że do spawn'a, tylko oczywiście tepnęliśmy się na tą farmę złota, o której wam mówiłem. No i jest ona bardzo wydajna, dosyć sporo złota zbiera. Zobaczcie, ile tutaj jest skrzynek. Aż to z ciekawości sprawdzę jedną. Okej, okay, tutaj na przykład aha, bo to no tak rzeczywiście leci na sam dół. A jest tutaj rzeczywiście bardzo dużo złota. No i co? Dobra, śmigamy jednak już do prawidłowego portalu i widzimy się oczywiście u Kulka. Dobra, także my już jesteśmy oczywiście na spawnie i stąd mamy podobno prostą drogę do Kulka, za fajerwerką. E, podobno mamy cały czas tam lecieć, zobaczymy. Nie wiem za bardzo gdzie Kulek ma bazę, chociaż, o, może napiszemy Kulek, jakie masz kordy? O, dobra, Kulek oczywiście odpisuje i zobaczymy jakie ma kordy. Eee, minus 100 na 1000, minus 100 na 1000. Aha, czyli cały czas proste, jakby nie patrzeć. Czyli jednak dobrze, Sandra mówiła, że cały czas za fajerwerką. Dobra. I o! Jest już baza, oczywiście kulka, ale tutaj się pozmieniało. Ej, bardzo ładne są te wieże. O kurcze, pieczone. Uhuhu. Ej, nie, no powiem Wam, że ta baza robi ogromne wrażenie na mnie, naprawdę. Nie, tutaj pracy zostało włożone. Zbieranie tego bla całego Blackstone'a. Ej, nie no. Ile tutaj w ogóle mamy, wiesz? Cztery, cztery i jeszcze środkoła. Ej, naprawdę. Jak chłopaki tutaj ładnie zrobią, bo oczywiście ostatnio Oldu się, że tak powiem, wprowadził do tej bazy. Myślę, że spoko sprawa, żeby chłopaki zrobili tutaj sobie razem ten projekt. A tam się oczywiście buduje jedna rzecz, o której... Za bardzo nie można mówić, jak coś to nie wiecie tego ode mnie. No, tak czy siak od środka tego nie zobaczycie, nie no, powiem wam, że baza naprawdę przeogromna. A, właśnie, Kulek mnie poprosił, żebym przed głównym wejściem, także wchodzimy sobie tędy. Pyk, i musimy jakiś przycisk kliknąć. Hej, nie no. Kurde, powiem wam, że naprawdę dobra robota. No i ocenimy sobie, Kulek, Oldu, oceniam tą bazę chyba... Czej, ile jeszcze osób zostało? Zostało Sandra. Sandra została i jeszcze Grubstel. Także myślę, że. No tutaj naprawdę robi to wrażenie. Oceniam to na stack diamentów, naprawdę. 10 na 10, ale już im napiszę. <grych> O, tutaj połowę diamentów od razu dostał Oldu. Ja śmigam chłopaki dalej. Czej, czy ja mam kordy Sandry? Kordy Sandry są. A nie, zupełnie w drugą stronę. O, podziękowali. Dobra, także mi zwijamy. O, jeszcze zapytam. Macie może fajerwerki? Szybko potrzebuję. Chociaż trochę. No jak nie masz? Ta, o, jak dobrze. Ale że kulek hoduje pszczoły i je... Aha, bo to już była farma, już chyba zrezygnował z niej. A niestety nie wszystko, ale dobra, lecimy sobie teraz do Sandry. Sandra ma kordy minus... minus 1100, chociaż pierwszy chyba będzie tyl. Zobaczymy. Już jesteśmy... a nie! Dobra. Pierwsze kordy jednak będą Sandry. No i z tego co widzę, chyba tutaj się zaczyna baza Sandry. Z tego co rozmawiałem, jest to baza tymczasowa, także nie ma co się od razu sugerować. Dobra, od czego zaczynamy? Jest tutaj oczywiście farma: ee, że tak powiem, ziemniaków. Taka sama jak praktycznie u mnie, tylko dużo ona ładniejsza jest niż u mnie, bo u mnie jest oczywiście prowizoryczna. Dobra, jak tutaj wygląda? Jest jakaś tam farma krówek. Jest domek oczywiście. No, tak jak powiedziałem, jest to. Tymczasowa, że tak powiem, baza Także nie ma co za bardzo się sugerować Ale i tak czy siak ocenimy Cyk, fajne zejście Jakiś tutaj magazyn, widzimy dużo ładnych szalkerów. Bo Sandra bardzo lubi <gry> Chodzić tam po endzie I oczywiście zbierać te szalkery. Nie no, powiem wam, że baza jak najbardziej W porządeczku, nie jest może Aż tak, o, <gry> siema <gry> To nieźle <gry> Dobra, to sobie od razu ocenimy. Ej, nie spodziewałem się. Oceniamy. Dobra. Ej, nie no, nie spodziewałem się czegoś takiego. Dobra. Jako że już Sandra tutaj jest, myślę, że ocenimy to 31. No, myślę, że ze 25 diamentów na pewno. Bardzo fajna baza. Znowu, znowu mamy timing. Dobra. Pyk. 25 diamentów. Myślę, że bardzo ładna baza. Ocenimy tutaj, no, 6,5 na 10. O, żeby było 6,5 na 10. Bardzo fajna, yy, ale wiem, że tymczasowa. Dobra, także tak jak Sandra mówiła, jest to baza tymczasowa. No i co, zobaczymy. Czekaj. O! Sandra jeszcze coś nam będzie chciała pokazać. Ho, dobra, idziemy za Sandrą. A w sumie to lecimy. O, coś tutaj się buduje, z tego co widzę. Zaczyna się. Tu będzie pałac. O kurcze. O kurcze, nie no, fajna sprawa. A jeszcze refile! Refile zapomniałem dać. Czekaj, Sandra Nie! Ho. Jeszcze dla ciebie. Bo zapomniałem refili dawać każdemu. Także trzymaj Dobra, to my już śmigamy do ostatniej bazy i oczywiście ostatnia baza to będzie grubsztyna, także let's go! Okej, okay, dobra, z tego co widzę, już się zbliżamy do ostatniej bazy. Oczywiście ostatnia baza, tak jak mówiłem, jest to baza Grubsztyla. I tutaj widzę, że powoli szykuje się jakiś fajny projekcik. Jest tutaj jakiś domek, nawet nie wiem, na jakiejś platformie drewnianej. Okej, okay, so domek sam sobie... Myślę, że bardzo spoko, tylko lipne jest to, że można takos otwierać, ale dobra, nie będziemy mu oczywiście tutaj psuli. No i jest to, tak jak mówię, jeszcze niedokończony projekt widać, ale szykuje się naprawdę całkiem w porządku. No i z tego co widzę, to nie mam za bardzo tutaj nawet jak oceniać, bo jest to nowa baza. Także no chyba nie ocenimy tutaj zbyt wysoka, ale myślę, że i tak kamień się ucieszy z 22 diamentów. E, tak na pocieszenie. Dobra, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. I pamiętajcie, że każdy łapek równa się 10 minut kopania w kopalni. Jakkolwiek to nie brzmi. Dobra. I oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki oraz subskrypcji. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do następnego odcinka. Sieba!